Poprosiłam Kubę, żeby zrobił listę prezentów, jakie chciałby dostać. Nie. Już? Napisał 10. Jeden pieniądze, no to wiadomo. Nie. Dwa kasa, 3 forsa, 4 hajs, 5 szmal, 6 kapusta, 7 bilety Narodowego Banku Polskiego, 8 kabona, 9 siano, 10 mamona. Przywitaj się. Cześć, witam wszystkich. Witam w kolejnym odcinku na naszym kanale. Tym razem nagramy to, co wygrało na sądzie, czyli ile się zarabia w salonie. Ile się zarabia w salonie. Tak obstawialiśmy, że ten temat wygra odcinka, gdyż każdy lubi temat pieniędzy. A jak wiecie, temat pieniędzy nie jest dla nas tematem tabu. O czym się już mogliście przekonać, więc dzisiaj uchylimy rąbka tajemnicy, ile się w takim salonie zarabia. Ale najpierw ogłoszenia parafialne. Czyli obiecane to, co miało być, czyli wylosowaliśmy dwie osoby, którym przelejemy naszą kasę z reklam. Może lepiej wybraliśmy. No, wybraliśmy dwie osoby, może nie losowaliśmy. No, wybraliśmy, tak, bo dostaliśmy tam kilkanaście maili. Jeden to jest jakiś tam chłopczyk chory na coś macam z okiem. Druga osoba to był jeden z widzów, któremu brakowało lub musiał wymienić akumulatory w swoim wózku. No niestety on się nie odezwał, więc jeżeli się nie odezwiesz do poniedziałku, no to twoją kwotę niestety będziemy musieli rozdysponować dla kogoś innego. Wtedy w następnych odcinkach powiemy komu, tak? Kwota, jaką dostaliśmy z reklam, to jest 900 zł. Brutto. Brutto minus jakieś tam podatki. No powiedzmy, że zaokrąglimy to, że 8 stówek będziemy przelewać. No tam jak trochę do tego dołożymy, bo podatek, dokładnie, coś tam, to nie będzie tragedii. A więc tak, pierwszą część odcinka zaczynamy w samochodzie, drugą część nagramy w biurze. Zacznijmy od tego w ogóle, czym są salony samochodowe. Salony samochodowe to są tak naprawdę pośrednicy, tak? To jest ostatni filar sprzedaży, który sprzedaje samochody, no bo jeszcze całą politykę tutaj sprzedaży samochodów zarządza tym importer i on jest jakby ponad tym wszystkim. On ma z każdego auta coś, czyli taka centrala, tak jak nie wiem, BMW, Mercedes czy Audi. BMW, Mercedes mieszczą się w Warszawie, tam mają swoje siedziby, tam jest, to już jest mega korporacja. Tam jest po prostu wszystko poukładane, szczebelki, bo jest i leasing fabryczny i tak dalej, więc oni pociągają za sznurki, a salony sprzedają samochody. Jest jeszcze taka różnica, że niektóre marki w Polsce mają salony swoje importerskie, czyli nie tylko prywatni właściciele mają swój salon, ale również importer też ma swój salon. Może się wydawać, że to jest trochę takie dziwne i nie w porządku, bo przecież importer może sprzedać na zero, bo i tak swoją marżę ma, nie? Więc tak naprawdę może zejść praktycznie do zera. Aczkolwiek wiadomo, rejony i tak dalej, nie każdemu też się chce jechać po samochód w województwo ościenne, żeby zaoszczędzić kilka, nie wiem, 500 czy 1000 czy 2000. Chociaż, tutaj ciekawostka, powiem wam szczerze, w mojej karierze zdarzyło się kilku klientów, którzy za 500, uwaga, 500 czy 1000 zł na aucie, które kosztuje 200 czy 300 tysięcy, potrafili pojechać województwo 3-2 dalej. Czemu? Nie wiem, bo jak naprawdę policzysz koszty paliwa, podróży, czas, bo jeżeli ta osoba ma firmę, to wiadomo, może siedzieć w firmie i zarobić te pieniądze, to tak naprawdę wychodzi na tym do tyłu. No ale okej, jak widać, nie każdy ma inną matematykę. Więc wracając do tego tematu. Jeżeli chodzi o wynagrodzenia, to są też dwie formy zatrudnienia. Zazwyczaj zatrudniają na umowę o pracę, czyli standardowo. Niektóre salony, wiadomo, jak ktoś się przyuczał, był asystentem doradcy, czy tam, jak go tam, product genius, czy jak go tam nazywali, często zatrudniali na umowach śmieciowych. Tak, na śmieciówkach w salonie, masakra, nie? Lub, tak jak ja byłem zatrudniony i Marcin w salonie BMW, my byliśmy na umowie o współpracy, czyli mieliśmy własną działalność i świadczyliśmy usługi dla
firmy, która była dealerem, tak? Czyli spółki, która była właścicielem dealerstwa. Plusy i minusy. Jeżeli jesteś na umowie o pracę, no to na pewno taka stabilność, przysługuje ci urlop, oczywiście płatny, pójdziesz sobie na L4, to ci płacą tam, ile ostatnich miesiącach zarobiłeś. Jak jesteś firmą, to możesz zarobić więcej, ale ZUS płacisz sam. Wiadomo, że sobie ZUS-u nie podniesiesz do góry, więc jak idziesz na L4, to dostajesz tak naprawdę gówniane pieniądze, a jeżeli w ogóle idziesz na L4, to tak naprawdę nie sprzedajesz i nie dostajesz tych pieniędzy, więc to nie jest takie wcale kolorowe. Plusem jest to, że możesz sobie kupić, nie wiem, laptopa, telefon, nie wiem, jeżeli możesz wyleasingować samochód i wrzucić to sobie w koszty. Natomiast, no, jak chcesz pojechać na wczasy, 2 tygodnie czy 3 tygodnie cię nie ma w pracy, wiadomo, sprzedaż wtedy kuleje, spada, no a kasy ty nie widzisz, tak, więc no, jak dobrze zarabiasz na umowie o pracę, to mi się wydaje, że umowa o pracę jest najlepszym rozwiązaniem, natomiast no, nie każdy właściciel chce, wiadomo, oni też liczą pieniądze i w naszym wypadku tak było, że akurat właściciel dość mocno liczył te pieniądze. Jak nas ogląda, to go pozdrawiam. Dość mocno liczył te pieniądze, no i dla niego się bardziej kalkulowało na umowy o współpracę. No i minus jeszcze jest taki, że jeżeli zrobisz coś nie tak albo coś im nie podpasuje, to przyjdziesz w poniedziałek, nagle on ci powie, słuchaj, tydzień czy dwa i zawieje się stąd, nie ma tam naprawdę okresu wypowiedzenia, nie? Ale dobra, mniejsza z tym. Jak się zarabia w salonach samochodowych? Ja mogę się wypowiadać o salonach premium, gdyż tam pracowałem. Ile się zarabia? To zależy od tego, ile sprzedajesz. Nie ma tak naprawdę jakiejś... Co to kawa? Nie ma tak naprawdę górnej granicy. Znaczy jest ona, wiadomo, no bo przecież nie będziesz siedział po 20 godzin dziennie i rynek nie wchłonie, nie wiem, 3 razy więcej aut niż jesteś w stanie tam przemielić. Ale to wszystko zależy od czego? Od tego przede wszystkim, jaką politykę tutaj premiowania wyznacza właściciel. Każdy dealer ma swoją. To nie jest jakoś z góry narzucone, że u jednego dealera będziesz lepiej zarabiał, że w każdym dealerstwie jest tak samo. Nieprawda. W każdym właśnie się zarabia inaczej. I tak. Kwestia zależy, ile wypracujesz sztuk, no bo to jest bardzo ważne, i jaką wypracujesz marżę. Tak naprawdę marża od x lat na samochodach nie idzie w górę, a wręcz nawet spada, bo im jest więcej dealerów, tym jest większa konkurencja. Jak jest większa konkurencja, to część mówi, ja chcę sprzedać taniej, ale idę po plan, no bo marża marżą, ale często jeszcze mają jakieś tam ekstra bonusy. W większości dealers bonus to był temat tabu, czyli bonusa się nie rusza, to jest dla właściciela, na marketing, na opłaty, na prąd, coś tam, na utrzymanie, nie? Natomiast doszli w markach premium do takiego etapu, że dając rabat klientowi, często już uwzględniali ten bonus, więc coś, czego jeszcze nie ma, tak naprawdę to już zjadali. Początkowo, jak ta marża była dość fajna, czyli patrząc 4-5 lat temu wstecz, jak sprzedawałem samochody, na tych samochodach zostawały całkiem fajne pieniądze, ja miałem procent od marży. A więc tak, w początkowej fazie, no to dostawałem, policzcie sobie tak, dostawałem na ZUS i dostawałem bodajże 1500 zł netto, to też trzeba opodatkować 19%, więc sobie odejmijcie, czyli miałem 2500 netto, nie, sorry, 2000 miałem netto. Bo niski ZUS. Nie, ja miałem od razu wysoki, bo miałem wcześniej działalność, tak, no to nie zakładaj niskiego ZUS-u, bo nie każdy go będzie miał, nie? No tak, no dokładnie, dobra. Więc okej, dostałem 2000 netto i to była moja podstawa, czyli jak zapłaciłem ZUS, księgową i podatek, to mi zostawało 500, czyli musiałem coś sprzedać. Widz był taki, że z marży miałem 20% na początku, od każdego auta, jakie sprzedałem, od wypracowanej marży. Jeżeli te marże na samochodach były i dało się je wypracować, to było całkiem fajnie, no bo czasami były też strzały, że na aucie się zarobiło 20-30 tysięcy, mówię o marży wypracowanej dla właściciela. No to wtedy z 30 netto dostawałem 6 netto za jeden samochód, ale to taki strzał się zdarzał raz na kwartał. Jeżeli te marże już zaczęły spadać i tak naprawdę na samochodach przestało istnieć coś takiego jak marża, a się zaczęło zjadać bonusa, to właściciele ustalali tak zwany ekwiwalent, czyli dostawałeś za sztukę. Sprzedawałeś auto na przykład do 200 tysięcy, to dostawałeś 500 zł netto.
jak sprzedasz auto za, nie wiem, 300 tysięcy, to dostaniesz 700 zł netto. Jak sprzedasz auto za 500 tysięcy, to dostaniesz 1000 zł netto. Do tego jeszcze są rzeczy typu, możesz sprzedać, nie wiem, przyciemnić szyby, tak? Możesz dosprzedać leasing, dosprzedać ubezpieczenie, powłokę zabezpieczającą na samochód, nie wiem, oklejenie samochodu. Tych usług dodatkowych jest tyle, że nawet jak z tego auta było, nie wiem, czasami 300, 400 czy 500 zł, to dosprzedałeś kilka usług i z tego się robiła jakaś tam kwota. No i okej, ale nie możesz bazować na tym, że sprzedałeś 1, 2, 3 samochody. I co? I hura, no dobra, jeden strzał, mam 6 koła, super, mogę leżeć i nic nie robić cały miesiąc. No nie do końca, bo salony też nakładają plany. W wielu salonach jest tak, że za brak realizacji planu, czyli jak nie dojdziesz, nie wiem, masz 7 sprzedać, a sprzedasz 5, to dostaniesz tyle. Czyli podstawę. A za tą podstawę, jak zapłacisz paliwo i kebaby, czy co ty tam jesz w pracy, to ci zostanie nic, nie? Więc tak naprawdę podstawa w salonie samochodowym to jest tak naprawdę w większości salonów jakieś tam minimum. Wiadomo, są salony, w których trzyma się marże. No to są marki na ten moment. Na pewno Porsche, tam rabatów nie ma za dużych. Ferrari, Lamborghini, Bentley. No ale ileż jest sprzedawców Bentleya czy Ferrari w Polsce? No policzysz na palcach jednej ręki, nie? To by się wydawało, że to praca marzeń. No bo klienci się nie targuje, jak mu mówisz, no przychodzi, ja wie panie, bo ja mam 5% gdzieś tam rabatu, nie? No to idź se kup. Krótko i na temat, nie? Najgorsze jest to, że klienci też na tyle się już stali. Ja wiem, że każdy chce rabat, rabat, rabat przychodzi, bo często nawet na autach używanych, w auto wartości 80 tysięcy, jak sprzedajemy, czy 90, ktoś od razu, on chce dychę, że mu stuci 15, a najlepiej to 20. Okej, ale czemu tak nie ma w drugą stronę? Pomyśl sobie, jakby to wyglądało, jakbyś poszedł zrobić badanie krwi, nie? Robisz sobie morfologię, jakąś tam, jakiś tam, nie wiem, panel żelazo, no i mówi ci 30 zł. A ty do niej nagle wyjeżdżasz. A ja bym sobie zrobił jeszcze grupę krwi i próby wątrobowe, tylko rabat 20%. Albo niech mi pani dołoży panel, nie wiem, badanie na coś tam. W gratisie. A wezmę te dwa jeszcze. No nikt tak nie robi przecież, nie? Przecież nie idziesz do spożywczaka i mówisz, proszę panią, jak wezmę jeszcze lejsy cebulkowe, paprykowe i cheetosy, to chcę 10% rabatu. A w salonie samochodowym niestety wszyscy się tak nauczyli, że każdy przychodzi i nawet klienci nie zaczynają, już przestałoby być to całe, zresztą jak chcecie, to wam opowiem w innym filmie, jak powinien wyglądać proces sprzedaży, jak mnie to już szkoliło z tego BMW. Już nawet nie wchodzisz w proces sprzedaży, tylko już gość przychodzi i dochodzi do negocjacji, nie? A ile to auto? Ile ten kosztuje? I patrzy na metkę, ale no nie, no to za tyle to nie. No i ile on kosztuje? No i praca w salonie to jest ciągła walka, ciągłe jakby ciągłe takie negowanie tego rabatu, tak? Nie rabat, nie. No idź do lekarza i zobacz, ma cennik, nie wiem, stówkę, coś, powie, proszę pana, ale kurde, weźmie pan jeszcze, przebadaj plecy, tylko 20 oczek tu mi pan dorzuć, nie? No, no nie ma czegoś takiego, no a w salonie przychodzą ludzie, no i to już się staje takie niesmaczne i troszkę mi się wydaje bezczelne. Ale to jest moje odczucie, dlatego też między innymi ta praca w salonie zaczęła być taka denerwująca. Ale nie powiesz, że ale targować nie, się nie wolno. Nie powiem, że się nie wolno targować, bo trzeba się targować, ale gdzieś jest ta granica, nie? Często pytacie, jak uzyskać lepszą cenę. No klienci jak robili? A zresztą to nie na tym filmie. Jak można zarobić? No ile w takim salonie można zarobić? No to już wam od razu mówię. Ja mniemam, że w markach popularnych zarobki są pomiędzy 3000, mówimy o umowie o pracę, a 5, 6, może do 7000. Chyba że jesteś mega sprzedawcą, na przykład Skody, obsługujesz duże floty, masz asystenta i naparzysz 300, 400, 500 Skód na rok, no to pewnie zarobisz lepiej. Możesz się wybić tam dycha więcej, nie? W przypadku marek premium sprzedaje się mniej sztuk, bo tutaj jest średnio sprzedaż, powiedzmy, między 6 a 10 samochodów miesięcznie. Co się wydaje, wiesz, sztuka, ktoś myśli, a co to jest 6 BMW? Ale to trzeba wydać, przygotować. My pracowaliśmy w salonie, który miał system pracy tak zwany McDonald's.
Bo są jeszcze salony korporacji, gdzie gość jest jeden od kluczyków, drugi od prania tapicerki, trzeci od ustawiania aut, czwarty od odśnieżania, piąty od zaniesienia kluczyków na serwis. Tak naprawdę ty, tobie by się wydawało, że ty jesteś sprzedawcą, bo sprzedajesz. Ale ty tak naprawdę poza ramy sprzedawcy nie wychodzisz, bo ty tylko, jeżeli jest wydanie auta, to ty wręczasz gościowi kluczyki i mówisz: tu jest pan, który panu wszystko pokaże. Super, dziękuję, do widzenia. I na tym się kończy twoja rola. I masz wrócić do biurka i telefon i naparzasz, nie? I tak naprawdę kontakt z klientem, przekazujesz go na jazdę testową, robisz mu tylko prezentację auta, ofertę i masz go zapiąć i tyle. W sensie mam na myśli transakcję, a nie jego. taka nomenklatura sprzedawców. Handlowców. Albo doradców, jak niektórzy się obrażą, że to handlowiec. Ja byłem handlowcem, niech będzie. A ja powiem po swojemu: handlarze. Handlarze, Mirek, tak. Miałem zostać lekarzem, a zostałem Mirasem, nie? Mirkiem handlarzem, nie? Także ta praca w salonie przestała już być na tyle, jakby, że ty masz z klientem kontakt, że to fajnie, tu relacje budujesz, tylko z góry important narzuca ci, masz robić to, to, odtąd, dotąd, tyle i tyle, nie wychylaj się poza ramy, przerzuca część obowiązków, żeby zrobić ciebie robota. Mnie to przestało odpowiadać. No więc się stało, jak się stało. Wracając do tych zarobków, ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie. Najgorszą fakturę, jaką wystawiłem, to była podstawa, jak się pewnie domyślasz. No ale tak czasem jest. Pójdziesz na urlop, masz jakieś tam zamówienie, albo coś ci się nie pospina, w danym miesiącu nie wydasz tych aut. No nie wiem, jak ci nie ma 2 tygodnie na urlopie, przechodzisz po urlopie, też jesteś parę dni rozluźniony, telefon ci już nie dzwoni, no bo wiadomo, że jak miałeś urlop, to ci przestają ludzie dzwonić. I tak nagle na rozkręcenie też potrzebujesz, żeby wejść w rytm, nie? Więc nagle takie, no, chorobę, nie wiem, pochorujesz 2-3 tygodnie, też jest lipa. Także przy sprzedaży musisz ciągle naparzać. To nie ma tak, że ty sobie siądziesz i jak siądziesz, to w ogóle się do tego nie nadajesz. Jak siądziesz, spoczniesz na laurach, dobra, tam 2 sztuki mamy, z elegancko. To chłopie, co ty zarobisz? Takie jest moje podejście, nie? Ktoś myśli, że to jest praca, w której spędzisz 6 czy 7 godzin, no. No nie, nie, nie. My siedzieliśmy 12 godzin, żeby był tego efekt. Czasami, albo często, jak ty siedziałeś do 16 czy do 17, to na złość klient za 5 przychodził, nie? I mówi, że to konfiguruj. No i co mu powiesz? Spadaj, jak wiesz, że możesz zarobić jakąś kasę z niego. No wiadomo, że się siedzi. Wracając do moich zarobków. Od podstawy najwyższą fakturę, jaką wystawiłem, to była 2 z przodu i 4 zera z tyłu. Fajnie brzmi, nie? No tak, ale takich faktur nie ma co miesiąc. To jest tak zwany strzał, nie? No ale zapłacisz podatki, coś tam i ci zostaje, nie wiem, 14 500 na przykład na rękę. No to jest i tak zajebisty pieniądz, nie? Nie oszukujmy się, to są mega dobre pieniądze. No oczywiście. Ogólnie w salonach samochodowych premium, czyli jeżeli spinasz plan, robisz plan, czyli te tam, tak jak mówiłem, między 6 a tam 10, ile masz miesięcznie, spinasz plan, nie zawalasz tajemniczego klienta, możesz zarobić między 6, jak jesteś cienki, jesteś lamusem, tak jak ja to mówię, średnio jak jesteś dobry, myślę, że oddychy w górę. A góra jest wysoka, nie? Potrafi być, tak jak teraz zmieniali tą ustawę, no to grudzień był mocny. Na pewno dużo handlowców w Polsce, no na święta im nie brakowało na karpia, nie? Bo była, no, koniunktura, tak? Ale styczeń znowu kicha, nie? Więc to też nie jest miesiąc do miesiąca, nie jest równy. Ale średnio rocznie, powiedzmy, jak jest dobry handlowiec, no to tą dychę w górę zarobi. Zresztą... Wracając do tematu, jeżeli jesteś dobry, to w każdym zawodzie zarobisz dobre pieniądze, nawet jako, nie wiem, szewc, no, stomatolog to wiadomo, czy lekarz. Ale są zawody, gdzie byś się nie spodziewał, że można zarobić dobre pieniądze, ale jeżeli jesteś dobry i przede wszystkim musisz lubić to, co robisz, to jest podstawa. Handlowcy też się dzielą na... Paweł lubi to, co robi, robi polisy, więc... Czekaj, pokażemy Pawła, Paweł. Paweł, pomachaj. To ten kudłaty z tyłu. Trzeba lubić to, co się robi. Handlowcy też się dzielą na, ja bym powiedział, 2 typy. Może nawet 3. Przede wszystkim bym wymienił takich jak ja. Czyli ja to robię z pasji. Kocham samochody. No i lubię handlować, tak? To są 2 takie rzeczy, które,
które mi się wydaje, że robią 100%, ale są też bardzo dobrzy handlowcy, którzy wcale się dobrze na autach nie znają. I to nie jest ich pasja. On po prostu równie dobrze mógłby sprzedać buty, nie wiem, drżówki, jachty, helikoptery. Inaczej, mógłby sprzedawać cokolwiek, byle żeby mieć z tego pieniądze, tak? I oni się jakby nie pasjonują autami, tak? No spoko, on tam pojedzie na szkolenie, tam go wyedukują i tak dalej, no ale jakby nie kupuje gazet, nie doczytuje, nie interesuje się i tak dalej. Według mnie, jeżeli macie okazję i interesuje was handel, no bo handel to jest podstawa w salonie, sama pasja nie wystarczy, bo możesz być mega dobrym pasjonatem, a nie będziesz miał drygu do sprzedaży, wejdziesz w salon, no i będzie ci to szło topornie. Mimo tego, że kochasz samochody, bo ci ludzie, którzy przychodzą, oni chcą kupić samochód, ale niekoniecznie kochają te auta. To musicie to też zrozumieć. On przychodzi kupić produkt, tak? Tak jak z ubraniami czy czymś innym. No nie dla każdego zakup samochodu wiąże się z bardzo dużymi emocjami na tle motoryzacyjnym. Czasami to są inne pobudki. Bezpieczeństwo, koszty, często, gęsto tego typu rzeczy. Jeżeli ci się podobał odcinek, łapa w górę, subskrypcja. Na pewno, jeżeli chcecie usłyszeć więcej o pracy w salonie, jak to wyglądało na co dzień. No dzisiaj akurat nie ma z nami Marcina. Jeżeli będziecie chcieli, no to tak, możemy zrobić jeszcze, co możemy za odcinek zrobić, Hubert? Obsługa klienta, jak powinna wyglądać, tak? No bo to wszystko gdzieś mnie tam wyszkolili, więc no. Wiesz co, a może pokażemy na jakimś przykładzie auta, które gdzieś tam weźmiemy, dorwiemy, kupimy. No. Jak przygotować auto do sprzedaży? Chyba, że chcecie, to sądy puścimy. Sądy puścimy. Będziemy puszczać co tydzień sądy i mam nadzieję, że no nie zawsze nie obrażajcie się, że nie nagramy odcinka sądy, bo coś tam, tak? Albo nie, czekaj, przerwę ci. Nie jak przygotować auto do sprzedaży, tylko jaka różnica jest, jak klient przyjdzie obejrzeć auto nieprzygotowane, takie wiesz, zgnojone. Ale to musiał być reakcję kogoś nagrać. No to nagramy. Ale i tak to... musimy sprzęt szpiegowski kupić. A, sprzęt szpiegowski, no. No. No tak, musimy kupić sprzęt, więc musicie wbijać subskrypcję. No, nie musicie. Wbijajcie subskrypcję. Wbijajcie subskrypcję, bo niestety chcemy nagrać odcinek o ulepie, a się okazuje, że nigdzie się nie da wypożyczyć tych... Pieprzony ekspres. Nie da się nagrać tych... wypożyczyć okularów, tak? Z kamerą, czy kamery tam. Zresztą te kamery też słabą jakość mają. A no nie wiem. Inaczej, takich odcinków będziemy mogli stworzyć góra 2-3. Bo później inaczej, no tu w okolicy jesteśmy też dość, powiedzmy, znani, więc musimy gdzieś dalej pojechać. To się każdemu wydaje, że inspekcja ulepa. Jak ktoś zobaczył Huberta z kamerą, to od razu by spierdził do budy, a nam kazał wyjść za bramę, nie? Więc to też nie jest takie proste. My chcemy ten odcinek stworzyć, na pewno go zrobimy, tylko pytanie kiedy, nie? To wymaga większej jakiejś tam przygotowań większych, a my mamy inne zajęcia codziennie niż tylko kręcić filmy, bo to nie jest nasz główne zajęcie i nie mamy z tego tyle hajsu, jakby się wydawało, żebyśmy mogli siedzieć nogi na stół, dobra, co dzisiaj kręcimy. Tymczasem ogłosimy jeszcze jeden konkurs dla subskrybentów. Dasz suba, zostawisz komentarz i będziemy to udostępnisz odcinek, to dostaniesz przyszły mi kolejne zestawy startowe BMW. Kolejne zestawy, czyli to, co dostaje klient, jak kupuje nowe BMW. Mam takich zestawów 3. Hubert będzie tradycyjnie losował. Jak będzie 10 tysięcy subskrybentów, nie wiem czy pamiętacie czy nie, tam stoi szóstka i rozlosujemy miniaturę szóstki. Pokazać wam? Pokaż. Pokazać. Przypomnij. I też to będzie konkurs. O, to jest kopia ze salonu BMW. Maska się otwiera, się bagażnik. Macha też się otwiera. Fajny kolor, Sakir Orange. Więc takie coś, nie wiem jak to wyślemy, bo to tak model, ale jakoś damy radę. Po co mnie nagrywasz? Końcówkę musimy nagrać. A, końcówkę. Ale czego końcówkę? To dzisiejszego filmu. Tak, jeżeli wam się podobał dzisiejszy odcinek i chcecie więcej odcinków z serii co było ciekawego w salonie, jakieś sytuacje i tak dalej, testy też będziemy nagrywać, bo na razie pogoda na to nie pozwala, ale jak tylko będą ładniejsze drzwi... Ładniejsze drzwi, kurwa, już odbija od motoryzacji drzwi. Ładniejsze dni, to wtedy będziemy nagrywać testy.
Coraz więcej pytacie w komentarzach o M5. Z M5 sytuacja wygląda tak, że wylądowało na wymianie panewek, więc na razie nie będziemy nic nagrywać z M5. A mechanik, który miał wyciągać silnik, skręcił kostkę. Więc 2-3 tygodnie, koniec tematu, nie ma M5, odbierzemy. To będą materiały o M5. Przyszły nam grille, czekamy na koła, więc będzie dużo ciekawych rzeczy z M5, ale jeszcze musicie chwilę poczekać. Śledźcie nasze odcinki, na dole linki do naszych profili instagramowych, na których się dowiesz, co robimy w ciągu dnia i możesz obejrzeć materiały, co będzie w przyszłości. Link do Facebooka, łapę w górę, subskrypcja, do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!